Historia dla mutantów. Historia prawdziwa chrztu Polski. Mieszko siedział w komnacie i zabawiał się układaniem kostki zrobionej przez jednego z jego wojów, niejakiego Rubika z Siedmiogrodu. Podperlił mu się na czole, ręce zwilgotniały, ale Mieszko nie ustawał w wysiłkach. Niestety jego wielkie piastowskie łapy raz za razem miażdżyły prototyp kostki. Jego próbą przyglądał się jego zaufany, czyli woi Przemko zbyt Bydgoszczy. Panie, powiedział ostrożnie Przemko, y, czas nam się ochrzcić. Ma na cholerę nam ta czarna zaraza? spytał Mieszko rozgniatając pięćdziesiątą kostkę. Y, tak mówiąc, prawdę to mi to zwisa jak pochwa od mojego miecza, odparł Przemko, ale Niemcy naparli się, żeby nas ochrzcić po swojemu, metodą blitzkriegu. Niemce? Mieszko poderwał się z drewnianego zydla. Gdzie te zasrańce są? I gdzie jest do cholery mój miecz? Gdzie kolczuga moja złotem przeszywana? Na niemca na niemca krzyczał, wywijając odnalezionym właśnie mieczem. Przemko schronił się za narożnikiem. Opanujcie się panie, na razie Niemce daleko powiedział, ale jak się ochrzcimy, to będą jeszcze dalej. Jak to? Mówicie, że będą jeszcze dalej? Mieszko zmachany siadł znów na zydlu. Na katolicki kraj nie tak łatwo napaść jak na pogan, powiedział przemko. To my są poganie? Spytał mieszko zdziwionym głosem. A ja myślałem, że polanie. Na polanie śpią poganie, zanucił pod nosem przemko. Polanka, to ty nie jesteś, zgryźliwie zauważył mieszko, który nie lubił, kiedy się z niego wyśmiewali. Wracając do tematu, poszcie Niemcy będą nam mogli Skoczyć, powiedział Przemko, a jak na nas ruszą, to z kościelną pieścią na ustach damy im takiego łupnia, że popamiętają aż do Grunwaldu. Aha, toś ty taki cwaniak, czyli ich zmotoryzowane oddziały podchodzą pod moją stolicę ich chrzcić nas chcą, a tu nagle ja wyłażę na basztę i krzyżem ich, krzyżem przez plery, przez łubyn. No masz chyba rację, dla takiej hecy dam się chyba ochrzcić, powiedział uśmiechając się Mieszko. Ale powiedz mi miły mój Przemko, jak ten cały chrzest wyglądać będzie, zapytał. A no, z doprawą ty się musisz ochajtnąć z tą, co w ostatniej paczce z trzech do nas dotarła i po ptokach, odparł Przemko. No nie, ja sobie chyba ze mnie robisz, z obrzydzeniem odparł Mieszko. No czemu tak myślisz panie, spytał Przemko. Czemu? A bo ta twoja dobrawa ma wąsy i śmierdzi piwskiem, rzekł Mieszko. No piwo to i narodowy napój, a że ma wąsy, ich wszystkie lekkoatletki mają za dużo hormonów. Zmieszany Przemko zaczerwienił się jak burak. Jak burak, jak burak skandował Mieszko pląsając wokół Przemka i klaszcząc w dłonie. No nie, ja na tym dworze zajoba chyba dostanę, pomyślał Przemko. Zapłacili mi tylko za to, żeby czeskiego agenta Dobrosława na dwór przemycić, a ja muszę jeszcze do tego znosić takie katusze. Jeśli to się nie skończy, to pojadę do Ziemi Świętej walczyć z tymi przeklętymi Maurami. Minęły trzy miesiące od rozmowy Mieszka z Przemkiem z Bydgoszczy. Mieszko wraz z całym ludem dał się ochrzcić, ożenił się z Dobrawą, chociaż publicznie zastrzegł, że wąsy całować jej nie będzie. Dnia któregoś, kiedy mieszko wieczerzał właśnie, ktoś zapukał do komnaty. Wlazł, zaryczał Przemko, bo jego pan usta zapchany miał pieczonym kurczęciem. Do komnaty weszło powłócząc płaszczami dwóch gości w zbrojach. Na ich widok mieszko raczył się zakrztusić kurzymutkiem i zleciał pod drewnianą ławę. na apetit powiedział starszy z rycerzy. My być Deutscher i teren! – znaczy te rycerze, my przyjść tu i się dowiedzieć, kiedy wasza princ dać się ochrzcić przez nasza großenmeister, znaczy wielka Mistrza. W komnacie zapanowała cisza. Nagle z pod stołu odezwał się gardłowy głos mieszka. Dobrawa! Aport! Bierz ich! Ryknął mieszko. Po sekundzie do komnaty wpadła baba jak szafa z potężnym kijem w dłoni, a dłonie miała jak dwa bochny chleba. Niemcom aż przy ubice spadły na oczy. Herr Obersturmführer, was ist das? spytał młodszy. Das ist der polnische Wunderwaffe, tajna bronia. Der polnische Panzermatchen, odparł starszy i narobił w zbroję. Schneller! krzyknął, pokazując, że należy wypierniczać. Jawohl, Herr Obersturmführer, zabył młodszy i też narobił w zbroję. Niemiecki smród rozchodził się po kraju Mieszka jeszcze przez kilka wieków. Amen. Język niemiecki użyty został. Bardzo swobodnie.